Michał, w tym meczu tyle walki, tyle zaciętości, jak w niejednym meczu o stawkę. To gdzieś tak można było mieć wrażenie, że te cele szkoleniowe odeszły na plan dalszy, a też zaczęliście grać o wynik. No tak, było dosyć agresywnie, czasami mało fair play, ale myślę, że bardzo wartościowy sparring. No, tutaj trzeba było się wznieść takie już na wyżyny i myślę, że kto przyszedł, to nie żałował, bo sparring stał na wysokim poziomie, szybkie tempo, dużo agresywnej gry, szybkiej. Także myślę, że oba zespoły zaprezentowały się bardzo dobrze. No i trzeba powiedzieć, że mimo Lucenes to jest bardzo dobry zespół. Biorąc pod uwagę tą międzynarodową mieszankę w zespole ze Słowacji, to wartościowe właśnie w sparring, jak wspomniałeś, w kontekście choćby Ligi Mistrzów. No na pewno można było się spotkać z renomowanym rywalem w tamtym roku. Oni też dosyć wysoko chyba zaszli w tej Lidze Mistrzów, więc no dzisiaj było widać na parkiecie, że mają naprawdę ciekawych zawodników. Niektórzy nawet z przeszłością reprezentacyjną, więc no wartościowy na pewno sparring. Kogo byś wyróżnił wśród rywali? Ten mały Rafael, tak, on jest znany, bo wiem, z tego co wiem, to grał kiedyś w tej kadrze Azerbejdżanu, która miała swoje czasy świetności kiedyś, bardzo, bardzo mocne. No i ten zawodnik taki lewonożny, na pewno bardzo dynamiczny zawodnik i myślę, że tych Brazylijczyków mieli naprawdę, naprawdę dobrej jakości. Panie trenerze, 12 dni do Superpucharu, czyli pierwszego meczu o stawkę w tym sezonie. Jak pan ocenia dotychczasowe przygotowania? Nie, przygotowania było bardzo ciężko, to nie ukrywamy ten fakt. Jest prawda też, że jest pierwszego meczu, które pokazujemy piękne gry, tak? No to prawdopodobnie efekty te ciężkie 3 tygodnie zaczynają dać, ale wiemy, że brakuje jeszcze, mamy jeszcze no 10 dni do Superpucharu. Wiemy, że teraz będzie dużo, dużo futsal, czyli no, jesteśmy bardzo, bardzo zaufani i mam nadzieję, że zaczynamy dobrze, jakie jest nasze oczekiwanie tym sezonem. No dzisiaj wyjątkowo trudny przeciwnik. Ta technika brazylijska dała się tutaj troszkę nam we znaki. No tak, ale jak widziało się na boisku, że technika brazylijska, no to wiemy, że jest świetna, ale też pod presją nie za dużo umią grać, czyli no, myślę, że nie tylko Brazylijczyków, wszyscy pod presją nie umią grać. To jest nasz styl gry, co my chcemy, jak my chcemy grać, bo uważamy, że ten styl gry, takie mentalności, takie podejście do meczu jest potrzebne dla nas, aby robić świetną sezonę, tak jak było ostatnio. Dziękuję i powodzenia w rewanżu, który już w piątek. No, dziękujemy, będzie ciężki mecz.